Yo, z tej strony Buri G i kontynuujemy naszą zabawę w grze Dead Space. Jest to kolejny odcinek z mojej serii, zagrajmy właśnie w Dead Space. I jak zwykle na start sprawdzę, gdzie dokładnie mam iść. Dobrze, idziemy w tą stronę. Otwórz to, Isaac. Dziękuję ci, Isaac. Jesteśmy dalej w wiszących ogrodach, idealnym miejscu na piknik dla ciebie i twojej rodziny. Polecam i pozdrawiam Buri G. I kontynuujemy. Czy tutaj mamy jakichś przeciwników? Nie mamy, ale patrząc na ilość zwłok, sądzę, że pojawi się niedługo. Wow! Nasza laska. Widzę, po ilości zwłok stwierdzam, że prawdopodobnie pojawi się tutaj potwór, który zmienia zwłoki silniejszych przeciwników. Tu mamy tego gazownika. Jestem po prostu tak niesamowity, że nie wierzę. Chyba po raz pierwszy udało mi się przewidzieć prawidłowo to, co się stanie zaraz. Proszę o brawa. Dziękuję za brawa. No i teraz włączę stoper, bo zapomniałem. Na szczęście dość szybko ogarnąłem. Okej, tutaj wszystko. Dobrze. Oczywiście przypuszczam, że teraz tutaj pojawią się potwory, nie wiadomo skąd. One po prostu się tutaj mnożą, one z powietrza. Znak działa tak, że atomy powietrza zostają zmieniane w potwory, kiedy Isaac nie jest w pobliżu. Zaskakująca technologia obcych. Okej, słyszę coś dziwnego. Czyli coś na stylu kamikaze. Rozumiem, że jak podejdzie, to wybuchnie przy nas. Ale to czyni z niego bardzo słabego przeciwnika. Bo kogoś, kiedy ma strzała. Z tyłu coś nas atakuje? Z tyłu chyba nic. Dokładnie. Nie lubię tutaj najbardziej dostać obrażeń w plecy. To zawsze najbardziej zaskakujące. Okej, więcej amunicji do Disco Gana. Dwa razy nawet. Dziękuję bardzo. Mamy stówkę? Mamy. Nie, nie mamy stówki. Do stówki na daleka. Zresztą właśnie, teraz mamy 125. W magazynku. O upgrade'ach, które uczyniłem. Tutaj mamy jakieś dziwne pomieszczenie, chyba zero grawitacji. Mamy apteczkę, dziękuję. Mamy spadek FPS-ów. Już nie i kolejna amunicja, od razu przeładuję. Mamy nóżkę. Zagrajmy w nogę. Faul. Podstawił mu nogę. I co mam zrobić? Rozejrzmy się pod inną perspektywą. Aha. Dawaj, Isaac. Jeszcze raz. Teraz sprawdźmy. Tutaj mamy użyć kinezy. Wow, aż się przestraszyłem. O mój Boże. Nie krzyknąłem, ale mocno mną zatrzęsło. Dobrze, kolejne dziecko. Wow, te kolce chyba nie chcemy na nie nadepnąć. Nigdy nie lubiłem dzieci. Dobra. Nawet tych normalnych. Tak, gdzie dokładnie? Aha, kolejną ramę mam otworzyć. Przygotowany już do walki. Tak, tym razem nie przestraszył mnie ten dźwięk. Okej. Tutaj gdzie mamy to coś do przesunięcia? Sądzę, że też powinniśmy mieć. Nie, na kolce raczej nie będę. Okej, mamy. Nie, 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 to otworzyliśmy. Czyli to pomieszczenie różni się od innych na pewno. Okej. Dobrze idę. Te dużo wybuchowych jest tych. Sądzę, że coś się zbliża silniejszego. A gra daje nam
jedną z możliwych ścieżek pokonania go. Ale to są tylko moje domysły. Jesteśmy chyba przy silnikach. A nie! To był system filtrowania powietrza, no. Wielki i taki ognisty jak na filter, ale okej. Audiologa mamy? Dr. Cross. Może tam coś mamy? Mamy. A tutaj? Mogę tutaj wejść? Tutaj nie mogę wejść. Dobra, już nie mogę ci słuchać, kobieto. Masz wyjątkowo irytujący głos. Mamy ogniwo? Nie, nie mam ogniwa. Mamy bardzo dużo wybuchowych beczek, pojemników. Dobrze, strzelmy w to. Dziękuję. Wow! Chyba za bardzo się pośpieszyłem. Na szczęście nas to nie zabiło. Zaskakujące. Nowość. Okej, okay, na szybkiego. Okej, okay, wow, szybko. Szybko, szybko, szybko. Dziękuję. I mamy kolejnego chętnego do tańca. Mamy pana zarodnika. Dobrze. Fajnie, że nasz kombinezon reaguje od razu na jakieś nieczystości powietrza i przyłącza nas na oddychanie z butli. Zastanawiam się, jak tutaj jest, jak widzisz przez to. Ale chyba nie dane będzie mi się dowiedzieć. Mamy szafeczkę, skrzyneczkę. Jak zwał, tak zwał. Mamy 900 kredytów. Okej, okay, doszliśmy tutaj, gdzie chciałem dojść wcześniej. I włączę teraz pewnie już na dobre. Mam ogniwo. Nasz system filtrowania powietrza. Zanim to zrobię, otworzę jeszcze tą szafkę. Amunicja do pistoletu. A nie, tutaj nie mam nic. Więc wytyfy. No bo ja nie muszę tutaj iść. Wszystko się zgadza. Mam iść. O, tutaj przeoczyłem, widzę. Jakiś lód. W ogóle źle poszedłem. Nie zauważyłem tego. Mamy windę. Strasznie tutaj głośno, mam nadzieję, że będzie mnie słychać, szczególnie, że mi mikrofon nie należy do elity mikrofonów. Okej, okay, jestem przygotowany na wszystko. Nawet na... nagie stripteaserki. W sumie na to chyba każdy mężczyzna jest przygotowany, a nawet chętny. Dobra. Poświecimy czołem. Wow. Czyli ten znak waży 10 kiloton, co będzie... Rozumiem... kurczę... Z jednostki SI 1000 ton, tak? Chyba tak. Ojojoj, dużo tego. Za dużo. Cofajmy się na bezpieczną pozycję strzelecką w jakimś rogu. Do... nie, jeszcze, no ale nie będzie. I najpierw pana, znaczy ciebie, chłopczyku lub dziewczynko. Czymkolwiek jesteś. Tutaj pana teraz. Oj, amunicja, amunicja, brak amunicji, niedobrze. Mamy w pistolecie dużo. No chodź. Ty jeszcze tak. Ty już nie. Jakiś drop. Znaczy taki dźwięk był, że mi się dawało, że jest ich dużo więcej. A to było trzech przeciwników, to nie jest źle. Jak mówiłem, atomy tlenu zamieniły się w naszych przeciwników, kiedy nas tutaj nie było. Niesamowita technologia, no niesamowita. Uleczę się. Cofnę się. Co tu się stało?
jakiś duży potwór, czy miało nas zaskoczyć po prostu i nie dowiemy się, co to było? Mamy duże zbiorniki z jakąś substancją. Mamy dwie otworzone szafeczki. Where now? Tam. Okej. Okej. Mogłem się domyślić, że lepiej w to nie wchodzić, ale i tak powie go na chama. Co tutaj mamy? Amunicja do pistoletu, znaczy może do karabinu? Nie, nic tutaj nie mamy. Super. Okej, tak, open. Dziękuję. Dobrze, tutaj też. Ja dobrze idę, chyba idę dobrze. Otwórz. Zaraz sprawdzę. Dobrze idę. No też chyba byłem wcześniej, tak, chyba tak. Okej, czego się dowiemy? Organizmy podobne do bakterii i do wirusa. Znaczy, podobne do bakterii, ale zachowują się jak wirus. Niesamowicie szybko rosną. Tak będę wam tłumaczył to seriami, tak nie cały tekst, ponieważ nie jestem tak dobry i sam nie rozumiem dobrze. Bakteria bodajże klonuje się 20 razy, tak, na minutę, chociaż tego nie jestem pewny. Dobra, przestanę się kompromitować i pozwolę wam to przetłumaczyć w swoim zakresie. Wytrzymałeś, ścierwo. Bardzo wytrzymałe. A może jak w głowę? Cholera. Ej, niedobrze. Otwórz to. Leczę się. Mamy tutaj warsztat. A zamknij te drzwi, Isaac, żeby to nie weszło do nas. Chyba nie wejdzie tak czy inaczej, więc otwórzmy warsztat. Nie mogę ulepszyć chyba naszego disco guna. Nie, nie chcę tego ulepszać. Cofnij. Disco guna. Oczywiście. I mogę mu zwiększyć właśnie dokładnie do 150 punktów pojemność, co powinno od razu mu wypełnić magazynek. Taki zrobimy przekręt. Dobrze mówię? Tak, dobrze. Za wytrzymałe ścierwo. Co jest, cholera, no? Nie ma bez jajc. Proszę bardzo. Oj. Chyba nie powinienem się do tego zbliżać. Jak to pokonać? Zawsze to rozwalałem tą wybuchową beczką. A jeśli nie mamy czegoś takiego? A teraz widzę, że te wybuchowe pojemniki to jest naprawdę potęga, jeśli... Ja musiałem wymować, znaczy jeśli marnując całe 25 pocisk do disco guna i kilkadziesiąt do pistoletu nic nie robią, mam zapis. Chociaż, a do zapiszę. Here. Accept, yes. Okej, w lewo. Od razu wiem już co i jak, że po prawej mam warsztat.
Mam tu może coś wybuchowego? Nie, nie mam. Tam jest jeszcze obok niego pokój, tam zaraz zajrzę. Raz na szybkiego już. Tak, jest. Okej, dziękuję ci. Trzymamy coraz silniejszego Discogana, niedługo już bardziej ulepszyć go nie będzie można. Nie, na was mały. Tutaj co mamy? Open. Wow! Dobra. Zaraz się przestraszyłem, chyba mogliście to na to słyszeć. Ale zaskoczyło mnie to po prostu. No, nie spodziewałem się tego żadną miarą. Padnij w końcu, śmieciu. Masz po ryju. Co mam celować? Nie wiem, te macki mam otrącać. Super. O, tak, dokładnie. Okej. Czyli muszę zapamiętać, że te macki są jego czułym punktem. Znowu się wyplułem z amunicji. Właściwie mam pistolet. Nope, nie mamy nawet. Idźmy dalej. Jesteśmy znowu chyba wewnątrz tego organizmu. Po prostu jesteśmy tak blisko znaku, że wszystko co możliwe mutuje. Okej. Coś słyszę za sobą, coś dużego. Wow, coś bardzo dużego. Coś tak wolnego, że nie, znaczy potężnego, że nie jest w stanie wyhamować na zakrętach. Okej. Szybko, Isaac, zanim w stanie. Oj, 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 oj. Za bardzo tutaj gram kozaka. Okej, plecy. Teraz szybko. Okej, już jest w stanie. Mamy nawet ogniwo z niego, wow. Bardzo mi się to podoba. Leczę się trochę. Słyszę drugiego. Chyba, ale dobra, postaram się tego nie sprawdzać. Kolejnego mamy gdzieś pana zarodnika. Mieliśmy. Okej. Windą na górę. Tak mi się daje, że chodzimy w kółko, ale nie, jesteśmy na pierwszym, to pewnie na drugi. Bo coraz bliżej słyszę kolejnego pana zarodnika. Jeszcze wyżej? Tak, jeszcze wyżej. Piętro trzecie. Gdzieś tu musi być. Już go widzę. Okej. To by było na tyle. Czyli nasza misja polega na byciu Erwickiem. Czyli mamy odświeżać powietrze na każdy możliwy sposób. Z powrotem na pierwsze piętro. Przynajmniej mam nadzieję, że tak powinienem zrobić.
Myślałem, że teraz na górę i ja spieprzyłem. A nie, dobrze poszedłem. Mamy zaktywować system... karmienia? No co, dobrze zrobiłem? No dobrze. Nie, jeszcze raz. Czekajcie, mam to. Aha, dobrze robię, tylko muszę szybko zmienić stronę. Bo on się ukrył. Okej. Znowu do windy? Bez sensu. Trzecie, drugie. Sprawdź najpierw drugie. Czyli jednak... A nie, dobrze. Okej. Mamy tutaj ogniwo. Powoli zbliżamy się do stworzenia z Disco Gunna broni najlepszej. Doskonałej. Tutaj jest. No na razie będzie tutaj. Okej, kontynuujemy. Więcej tych dziwnych. Wow, bardzo więcej. I się przestraszyłem. Znowu Kejran. Ale już tym razem wiem co robić. To porność. No, udało się. Znowu się przestraszyłem. Jak zwykle przez ten dźwięk, kurczę, naprawdę. Daję po uszach. Mamy tutaj... Ech, nie chcę się nad tym słuchać. Mamy skrzyneczkę za to, dwie nawet. Kolejne pomieszczenie bez grawitacji i ładowanie stazy, czyli się pewnie do czegoś przyda. A tak dokładniej. Wydaje mi się, że nie powinniśmy tu przybywać za długo. Tam nie mogę. Mogę tutaj. Okej. Teraz mogę tutaj. Dobrze idę. Idę dobrze. Okej. Gdzie jesteś? Okej, jeszcze raz. Nie, ty już leżysz. A gdzie jesteś drugi? Tutaj. Okej, pan co zostawił? Coś zostawił. Pieniążki, dziękuję. Dostałeś przed śmiercią, czy tam przed zmianą 1000 kredytów na chipsy, widzę. Jakiś dziani rodzice. Okej. Tak tego nie zrobię. Okej. Tutaj nie mamy tlenu. Nie wiem dlaczego nawet. Co to mamy więcej dzieci? A gdzie drugie? Ja nie widzę. Jest. Well, I just saw my brother on a security monitor, and that's just not possible. Aha, widziałeś swojego brata. Co mnie to interesuje w sumie? Ja słuchałem, coś tam może ciekawego powiedział, ale skupiłem się na zbieraniu animicji z poległych wrogów. Co to za dźwięk? Zapiszmy. Where now? Tutaj. Okej.
powrotem do miejsca z grawitacją. This is Temple, acting chief engineer. I came down here to find Dr. Elizabeth Cross, but she's not here. In fact, I can't find anyone. Just one of this organic. Myślałem, że ktoś do nas mówi, że ktoś żyje, ale zebrałem audiologa niechcąco. Nie mogę tutaj biegać. Nie podoba mi się ta perspektywa. Możemy zapisać. Bardzo się z tego powodu cieszę. Tym razem na pierwszym. Tak. Okej. Tutaj mamy dwie skrzyneczki, a tam chyba widzę nawet amunicję? Co to jest? Amunicja, dokładnie. Taka dość ukryta w dół. Okej. W dół. Widzę szafeczkę. Za każdym razem chcę powiedzieć skrzynia. YOLO. Kocham tą spluwę. Okej, mam jednego, a dwa, więc mogę jednego użyć. Zobaczymy, co znajdziemy. Amunicja, kredyty, więcej amunicji. Tutaj mamy więcej kredytów. Czy nam się zwróciło? Uznajmy, że się zwróciło. Mam wystarczająco dużo pieniędzy, żeby zakupić oprócz tego jeszcze kilka ogniw, więc i tak możemy tą naszą broń ulepszyć. Tak, open. Isaac, where are you? Help me. Ktoś próbuje nas ewidentnie torlować, używając gorsz naszej laski. Restoring nitrogen and oxygen levels. Food storage lockdown lifted. Zapiszę na wszelki. I w sumie tutaj podziękuję wam za uwagę i już z tego miejsca serdecznie zapraszam na kolejne odcinki z serii Zagrajmy w Dead Space. Trzymajcie się, siemka.